Dzień dobry wszystkim. Witam Was w ten sobotnie popołudnie przy czarnej kawce w czarnej masce. Ze słowami: nikt mi nie powie, że czarne jest czarne, białe jest białe, jak powiedział kiedyś pan Kaczyński. Miałam dzisiaj piec chleb, ale może zrobię to później, bo kleiłam pewną rzecz tym klejem super glue, czy coś w tym stylu. I moment, posklejałam paznokcie. Nie mam w ogóle czucia. Dzisiaj jestem w maseczce. Aktywne drzewo. Maseczka. Strąg mocna, znów peelingująca, więc jak mi zaschnie, znowu będzie zrywanie i będzie bolało. Ale cóż, wytrzymamy. A jeszcze detoksygująca. Zobaczymy, jaki będzie następny efekt. Dzisiaj chciałabym Wam przy swoim kolejnym filmie pokazać parę rzeczy, które wykonałam. Nie będę ich wykonywać, tylko już Wam pokażę gotowe, wykonane. I tutaj na przykład mamy słoik po, chyba po ogórkach był. I same posiada elementy naturalne. Tutaj jest jakaś kora z jakiegoś owocu, nawet nie wiem jakiego, bo to jest takiej mieszanki, takiego suszu, co się na paterę wyrzuca i w mieszkaniu pachnie. Tutaj też są jakieś nasionka, nie wiem, pootwierane. W środku były ziarenka, nie wiem czego, ale ładnie wyglądają. Listki zerwane na spacerze i jeszcze lekko pomalowane. Wszystko przyklejone, sznurek w koło z kokardką, coś jak sznurek z juty. W sumie to jest wełna. I zrobiłam taką kompozycję. Proszę, popatrzcie, tak to wygląda. I można na przykład w tym sobie posadzić sobie jakiś kwiatek. I postawić sobie, nie wiem, czy na parapecie, czy ktoś może ma balkon. Ja niestety w tym swoim mikroskopijnym mieszkaniu nie mam balkonu, więc, ale na parapet można postawić w ogródku, na tarasie. I może ładnie zdobić zimą szczególnie. I teraz pokażę Wam jeszcze druga rzecz. To jest butelka po winie, po jakimś tam musującym winku. I najpierw jest farba podkładowa dana, potem taka trochę tęczowa, farba podkładowa, akrylowa, biała dana, a potem gąbeczką takie nakrapianie i w formie takie przechodzące kolor od ciemnego bordo po wiśnie, coś takie czerwień między truskawką, potem troszkę pomarańcz, marchew, jak marchewka żółty i do takiego tutaj lekko cytrynowego. I potem takie poprzyklejałam litereczki i na wierzch polakierowane to jest. Można postawić, jak ktoś ma dzieci, do dziecięcego pokoju, włożyć jedną lilię, czy jakiś jeden kwiatek, bo więcej tu nie wejdzie. I może, jak mamy jakiś pokój, na przykład szary, czy w białym kolorze, to postawić gdzieś na regaliku, czy na biurku i tak pokoik trochę rozświetlić, dać trochę koloru.
I jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. To jest butelka też po winie. Tutaj owinęłam wszystko taką wełną. Taką dość sztywną wełną, nawet nie wiem co to było. Potem tak, pod na spód dajemy, oczyszczamy porządnie butelkę. Potem dajemy akrylową farbę. Tutaj też zrobiłam gąbeczką, nie malowałam pędzelkiem, tylko nakrapiałam gąbeczką, taką drobniutką. I ona wyszła taka porowata. I potem tutaj takie kwiatki rozmaśnięte. Chyba pierwsza rzecz była, jaką wykonałam tak na próbę. Dawno, dawno nie robiłam, a na tym chorobowym, no to troszkę mam czasu, mogę porobić. Tutaj jest taka forma, gruba taka warstwa, farba na farbie. Taka wyszła fajna struktura. A tu mamy połówki grochu poprzyklejane. No i też to wszystko pomalowane. Jeszcze mi zostało tą butelkę polakierować, żeby to się wszystko zagruntować taką farbą, albo farba gruntująca, albo taka matowa, albo błyszcząca farba gruntująca, albo możemy dać, albo polakierować. To tyle z takich moich małych dzieł. Na razie Wam nie pokażę tych obrazów swoich wylewanych, bo też zajmuję się na płótnie, wylewam farby i robię obrazy, ale to może innym razem. Na dzisiaj to by było tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę miłego weekendu. Pa, buziaczki. Dziękuję za oglądanie.